Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj jesteśmy na Warmińsko-Mazurskim. Mikiego na razie nie ma, ale przyjechały do mnie nowe nabytki. Aż se zdjęcie cyknę. Dobra, pyk. Nowe nabytki przyjechały. Tu przywiózł mi znajomy. Zbierane z połowy Polski, można powiedzieć, bo to jest od jednego dealera, to jest od drugiego, a to jest prosto z fabryki. I poszedł sobie na obiad, powiedziałem idź sobie na obiad, ja to sobie rozładuję, bo ja tu kierowca tira jestem sprawdzony normalnie. Dobra, odjedziemy. Kurde, takim nowym to chyba jeszcze nie jeździłem. No, z nowych nabytków to co, zaraz wam zaprezentuję może. O, zdzichu. Halo, dzień dobry, o matko. O, zdzichu, a co ty tu robisz? Jadę pryskać. Jedziesz pryskać? A John Deerem? No, John Deerem, bo matko ten boska. 900 ma podnośnik No. Do naprawy. O Boże, podnośnik. Kurde, Podnośnik nakupił wyciąganego. sprzętu. A to teraz wiem, kto będzie mi słonecznik mucił, jak będę siał. O, cię sąsiad. Dobra, sąsiad, ja to zaprezentuję. Dobra, Ogólnie ja ten. idę, ja zaś przyjdę, nie? Janek mi przywiózł. O, dobra, sąsiad nie słyszał. Silo Kinga, paszowóz 16 metrów sześciennych. Kuna, siewnik, planter, trójka, 5 chyba metrów ponad, z podciewaczem. I przystawka Capello 6 rzędów. No, pod Finda akurat będzie taka, dobra. Rozładujemy sobie wszystko Valtrom, Monu Holland podpięty do opryskiwacza, 900 do starego paszowozu jeszcze. No, paszowóz będzie wiadomo sprzedany, ten stary. Siewnik do kukurydzy też i starą beczkę jeszcze muszę sprzedać. Tą od gnojowicy, dobra, tu odepniemy sobie ten paszowóz, bo i tak na pewno dzisiaj będzie jeszcze używany. Się na pewno. Nie jest to pewne. O Boże, ja obciążnik miałem opuszczony, matko bosko. O, to jest ładny siewnik. No już na dniach będzie używany. Dobrze, że ten, że Janek nie zdążył przywieźć. Bo ogólnie przedwczoraj wyjeżdżał, a dzisiaj dopiero zjechał, znaczy się dzisiaj w nocy. I ten, i dzisiaj nie będzie się tam już jedzie znowu się ładować. Chyba tu od nas, od dealera ma coś wywozić. No, z kuna druga, trzecia rzecz już, kurde, na gospodarstwie. Dużo rzeczy z tego kuna. No, czemu spytacie się taki siewnik, a nie jakiś większy? A ja wam powiem, podsiewacz tam taki nie za duży, nie za mały akurat. I teraz ja muszę jeszcze zdjąć tą przystawkę. Tylko ja nie przemyślałem tego, bo nie pamiętam, gdzie jest mój kombajn schowany. A tu jest schowany, dobra, to możemy nim wyjechać. Chyba przejdzie na wysokość tu, tak, przejdzie, dobra. Bo nie pamiętałem, czy był zastawiony czymś, ten mój fędzik. I potem jeszcze w dalszej części odcinka mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Więc, no, jak ktoś może, to niech dotrwa. No, bo potem muszę tutaj iść, wiecie, jeszcze tam posiedzieć z nim, może kawę będzie chciał jeszcze po obiedzie, zobaczymy. Znaczy, no, tam wiadomo, poczęstuję, ale nie wiadomo, czy on będzie chciał, czy będzie mu się śpieszyło, czy co. Coś Maciężko Fent tu załapa, dobra. Podpinamy przystawę. O kurde, ładna, ładna przystawka. No 6 rzędów to pod Fenda. Jak tam dzwoniłem do właśnie tego człowieka, co mi sprzedawał Fenda. Tam pewnie dużo osób się orientuje, kto tam jest dealerem Fenda największym w Polsce. To tamten. Znaczy właśnie nie wiem, czy ty jeszcze tam Korbanek dealuje tym Fendem. Najwięcej teraz się przerzucił na te Rosselmasze, Arbosy, a tak to MF i Fendt kiedyś on cisnął, a teraz nie wiem, co on tam sprzedaje w sumie. Dobra, schowamy sobie tą przystawkę tutaj, znaczy przystawkę kombajn z przystawką. Wiadomo, potem będzie to trzeba poustawiać inaczej trochę, bo kombajn będzie do zboża mi potrzebny, a na razie niech sobie to tak wisi. Dobra, on se to, znaczy się podepniemy, jak on wróci, żebym się samemu nie męczył, bo nie wiem, jak to się podpina. Tylko pokazał mi, jak rozpiąć, aby i no to widzimy się zaraz, myślę. Coś będziemy robić w polu, wiadomo. Dobra, jesteśmy. Tak, ja ty jestem na nowym polu sąsiada. No, pryskamy słonecznik, zapomniałem nagrywania uczyć w ogóle, nie? Ja mówię, ej, gienę, kurde, nagrywać miałem. Jak widzicie, takie wielkie pole ze słonecznikiem. Zakupiłem, no będzie to haratatatatatać fyndetem. No bo ty masz sztywną tą belkę i dlatego. A co, miała się wyginać jak 4 pory roku? No, matko, ej, ty tutaj będzie mi ciężko to opryskać. Na no, środku. Jakoś pójdzie. Na środku, tu w tym miejscu.
Tam już prawie jest opryskane, prawie już. Nie wiem, to to pójdzie, Tam nie jest. bo tabelka jest Miki duża, wiesz? Ona ma 36 metrów aż. No. No prawo Pryskane. pola kupuje, no. Nie powiem, że nie. A ty powiesz, że nie? Powiem, że tak. No i git. Wam powiem, nie, ludziska, że trochę tutaj tego oprysku ubywa na tym polu, nie? Że aż... No cieszy oko, że ubywa, ale tak paradoksalnie nie cieszy, nie? Bo się cieszę z jednej strony, że w końcu ta objętość opryskiwaczu mi się na coś przyda tak bardzo, a z drugiej strony, że nie zrobię sobie tu drugiego pola, tam co mam, tam za miedzą. Tam każdy wie chyba, gdzie mam. A jeszcze miałem w tej części odcinka powiedzieć, no jestem zawiedzony aktywnością waszą, zarówno jak i w łapkach, i w komentarzach, i w wyświetleniach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy te odcinki jakoś są, nie wiem, zbyt późno dodawane, czy coś, ale łapeczkę w górę możecie zostawić i komentarz, bo po prostu, no, chociaż dla zasięgu, żeby to było, bo no, dla motywacji tyle po prostu. Było, tyle było ludzi. No nie, dla motywacji po prostu, bo 4300 subów, a pod ostatnim odcinkiem jest 500 wyświetleń, a odcinek ma prawie dzień już. I no, średnio trochę, no. Więc nie powiem, no bo... O matko. Bo to zbyt dobrze nie wygląda po prostu. To wygląda tragicznie. Więc możecie nawet udostępnić, jak ktoś chce. Jak ktoś udostępni, to może w komentarzu napisać, to normalnie podziękuję bardzo serdecznie. W sumie z góry dziękuję, bo jakbym komuś nie odpisał w komentarzu, to przepraszam, bo czasem tyle tych komentarzy jest, że nie idzie odpisać. Oje, no. Nie, no tak serio, to na niektóre komentarze ja nie odpisuję, bo niektóre są po prostu, delikatnie mówiąc, przygłupie. No ale... Ale możecie coś tam napisać w komentarzu, wiadomo. Nie mówię, że nie możecie. Bardzo, bardzo fajnie było. Ale opryski pełną parą, można powiedzieć. Sąsiad, nie wiem, co tam prysko dzisiaj. Łubin. Łubin. A ja jeszcze mam w planach popryskać wszystko, co mam prawie. Już właśnie łubin. Tutaj niecałe 8 hektarów mam, to kurde, mam co pryskać. Aha, to tam jesteś. No tu jest, koło domu. No, no, no. Koło ten domu. No, 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 czaję. A jak z tymi kurnikami? Dogadałeś się tam już z tym gościem? No, dogadałem się. Jak ten powiedział, że na lato, jak ten na żniwa, to już będą kurniki mi udostępnione, a pieniądze to mu mogę przelać w późniejszym terminie, jak sprzedam tą swoją posiadłość tutaj. A chałupa też? No, z chałupą wszystko. Ale chałupa wolna będzie wtedy też? Wolna będzie, no bo tam już jest wolna. A budynki jak to tam są? Tam są tylko dwa garaże, nie? No, dwa garaże i wiata. Aha, bo tam w jednym garażu, z czego się orientuję, oni słomę trzymali, to ci pozamiatają to chociaż tam? Tam jest wszystko wymiecione, tam jest wysprzątane i ten, i... W domu też jest wysprzątane, wszystkie meble powynoszą, tak jak to się teraz światło spaliło tam, nie? No. No to teraz tam przeprowadzkę miał i wszystko wynosili. A ten, a powiedz mi jeszcze, tam do gminy byłeś się pytać o pozwolenie na budowę silosów jakiś? No, na razie nie widzę żadnych problemów, także tam jak będę miał tylko jakieś już plany budowy czy coś, to mam tylko im. No, bo najgorzej było, jakby ci nie pozwolili, byś musiał gdzieś na polu stawiać, ty. Nie ma problemu, tam powiedzieli, że dużo miejsc, dużo podwórka jest i mogę sobie stawiać. No, tym bardziej, że nie ma zabudowania nigdzie obok, nie? Prawie. No. No, tylko ty tam jesteś i ja, i potem dopiero tam cała wioska się zaczyna, gdzie mieszkasz teraz, nie? No, bo jednak później to by miał, tak to by miał problem kurniki stawiać, nie? No. Bo to śmierdzi i to... W sumie i tak blisko mu pozwolili, nie? Bardzo blisko. Jak ten, jak jest wysokie ścięcie, to pewno wszystko czujesz, nie? O Boże. Nie czujesz nic z domu? A jedyne co czuję, to moje krówki. O, no w sumie. Ja mam swoje zapachy, nie potrzebuję sąsiada. O. No. A tak... No także na latem to jeszcze będę, kurczę, już teraz nawet tak po tych opryskach, po tym wszystkim, to już będę się tam powoli przeprowadzał. No, no, bo ten,
Żebyś nie musiał ten zboża przewozić w żniwa z tej No posiadłości na to. nie, no to bez przesady, nie, ale wszystko jest tam dogadane, ja tam z nim normalnie pogadałem o rzeczy i... Normalnie tak o. Dobra, czekam cię jakoś tak. Dobra, dojechałem sobie do A supa. bliżaka to tak się wydaje, nie? Że taka piętróweczka, to a wielka to jest Havira w środku? O Boże, Ja to przedam. tam się zgubię, przez pierwsze 2 tygodnie będę musiał mieć mapę. Ale to jest taka jak twoja chyba wymiarami. Ile ona ma metrów? Dużo, nie wiem ile to ma. Ja to kupuję, Halina tam z kim się zajmuje. O Boże. Ona się zajmuje księgowością, ile metrów, co Tak, tam. papierologią ono. O Boże. Ja tylko podpisuję i pieczątkę przybiję. I numer konta podaje. Nie, to już się nauczyła. Ty, ciekawe, którą mamy minutę. Gółem. Szóstą. A to jeszcze dużo można. To pole opryskam sobie na odcinku. A ten, ludzie. Ogólnie ten posiewnik przyjechali, dlatego tak późno pryskam. Znaczy późno, no, wolałbym nawet wieczorem pryskać, ale dzisiaj nie ma zbyt mocnego słońca. To jest słońce, ale nie takie ostre, więc pryskam jeszcze za dnia dużo. Ale przyjechali posiewnik i jeszcze beczkę wzięli przy okazji, więc No i zarobiście. truli mu dupę i... Dobra, czekajcie, muszę Później się... ja tam byłem na kawie. No, wpadł na chwilę tam Bo sąsiad. akurat pryskałem tam No. Szeniczkę i... Kurde. Więc pamiętajcie, łapeczka w górę, no bo kurde, to strasznie daje motywację. Ale też może to być dlatego, że zapomniałem tytułu dodać. Znaczy zapomniałem, nie wiem dlaczego nie dodałem tytułu, bo se idę Miki wczoraj na dyskotekę, nie? Bo centralnie przed dyskoteką dodawałem, No nie? wiem, był taki jakiś S1, coś tam. No i ten, i mówię, kurde, bo mi przyszło powiadomienie na telefon, nie? Z drugiego konta, nie? I ten, i mówię, co jest, nie? I szybko się aby przelogowałem, nie? I napisałem jeszcze tytuł w drodze, jak szedłem, nie? To jest bardzo dobre. Bardzo dobre są te urządzenia A mobilne. tak ogólnie teraz na Androida normalnie, legalnie weszła czarna wersja na telefon. Ja już miałem długo. Z dwa No ale miesiące. na iPhone'ach było inaczej. A już 2 miesiące mam. Lekko. Tak, ale na Androida było jakoś w tym tygodniu. Ci mówię, dwa miesiące, jak nie więcej. No wiem, ale tak to niektórzy mieli szybciej, ale to mieli kraka, nie? Nie, normalnie. I ten, jak włączyłem, przyszło mi powiadomienie, że sobie mogę zmienić. Nie, no, lekko 2 miesiące. Więcej chyba nawet. Więcej może nie, bo przecież jak ten na wakacje się widzieliśmy, to na początku wakacji jeszcze tego nie miałeś. No nie. Ale trochę ponad, bo już przecież masz... Dzisiaj jest chyba 6 październik, nie? Kurde, No. leci ten czas jak... Znaczy dobrze, że leci, nie? Nie narzekam, bo mi nie było. Leci ten rok No. szkolny i bardzo dobrze. No i teraz możesz powiedzieć, rośnie przedniczko jak słoneczko na niebie, jak to mój dziadek mówił dzisiaj. No, teraz by się przydało trochę popadać. No, bo dzisiaj pszenicę siałem, ludzie. I uprawiałem. Ty, No ja ale też Miki... siałem, a wczoraj uprawiałem. Ej, akumulatory to mam do wyrzucenia, nie? W 30. Tak. No przecież tak to odpala, jak postoi, nie? Z 10 minut to jeszcze odpali, nie? Postała 2 godziny, nie chce odpalić. No bo ty jak ten, od razu jak skończy jakąś robotę, to gasi ściągnij i ta prądnica nie naładuje. No dzisiaj nie, no dzisiaj przecież ten, jak ten, dzisiaj rano już nie chciał odpalić, a wczoraj przecież widziałeś, jak ładnie odpalał, jak ty byłeś u mnie jeszcze, nie? O, cudownie, po prostu na odprężniku, latem, No tak, jesienią. a dzisiaj nawet nie chciał tak, nie? To aż nienormalne, żeby ciągnik, jak jest ciepło, na odprężniku odpalał. No ale to jest wina akumulatora, nie ciągnika już. Ej, ale takie słabej jakości są te końcówki na tym agregacie, nie? Normalnie powyszczerbiane są, czaisz to? Tak? Jakbyś dudkiem poczaskał po nich. O matko. Tak się powyszczerbiały, cholery. Nie wiem, czy więcej lakieru przywalili i żeby nie było widać tego, czy co? Czy po prostu coś One odpieprzyli. jak się wytrą, to ten, to już będzie dobrze. No ale wiesz, no już lakier cały zszedł wszędzie, nie? No logiczne, że zejdzie, nie? Nie sądziłem, ale płytko robiłem, żeby tej kukurydy nie powyciągać, nie?
To trochę się powyciągało pewnie, nie? No troszeczkę tam za dużo, wie. Patrząc po innych, to moim zdaniem jest mało. Już usnęli tyle, samo się powyciągało, nie? A czym oni orzą, czym oni sieją, nie? No, i oni tam pewno sieją pszenicę 170 kilo, nie? A nie my 210. 210? No, ja ten 280. No ja chyba 270 siałem. Bo 2 razy dawkę zmniejszaliśmy, nie? Bo ten. Ja nie wiem, jak to wyrośnie ta pszenica, nie? Szczerze mówiąc. Sceptycznie do tego podchodzę, nie? Czemu? Bo przez ponad pół pola, nie? Było gęsto siane, tak jak u ciebie, nie? No i co z tego? A potem zmniejszyliśmy, że 40 kilo poszło na, nie no, na 1/3 pola. No i No i to może słabo wyjść. dobrze, wyjdzie tam. No najwyżej w środek ten, jakby słabo poszła ta, co w środku będzie zasiana, nie? To się najwyżej ten, na wiosnę się czymś przesieje, no ale zobaczymy, nie? Rośnie tak samo przecież. No ale jest rzadziej posiana, rozumiesz? No i co z tego tam? No Ona się rozkrzewi, bo to jest pszenica. tam jest stopar. Wiesz, najwyżej się jeszcze przejdzie z miską kiedyś i się posieje, nie? No pewno, i później bronami przyjedzie i będzie musiał to zagarnąć. Hihi. Wały posiewne by się przydały. One robią. Ale nikt w kowale będzie zimą. Pan czy ten, co mieszka za cmentarzem, ma. No ale jakie on ma wielkie wały. No. Takiego Jakby wa. rozrósł na tym twoim polu, to by nie wiem, czy by nawrócił. A to nie wiem, czy są posiewne nawet. Czy to są nieprzeciwne. Takiego Ja wała chyba jak. bym miał posiewne, bo tak to wątpię, że miał przeciwne. No nie, bo takie one mają takie jakby dziabki czy coś takiego. Czy znaczy, nie takie dziabki, tylko wółkę, o. To może. No może, dobra, ludzie. Będziemy kończyć, bo już pełno coś około 15 minutek będzie. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć.